to było, wiecie co, trudne wyzwanie, bo kiedy widzi się zegar, że pierwsze 200 metrów szalenie szybkie, 300 metrów szalenie szybkie, 400 metrów, o, chłopaków powoli zaczyna ścinać. To wszystko daje bardzo, bardzo wiele do myślenia, bardzo czasem sprzecznych myśli, tak? Czy może już przyspieszać, czy może zachować trochę sił. Jedyne czego żałuję to, że nie byłem tam troszeczkę bliżej na 200 do końca, troszeczkę bliżej czuba. Ta grupa się rozerwała, tego nie zauważyłem i nie zdążyłem tego skontrować. Wtedy prawdopodobnie bym powalczył o złoty medal, ale hej, jestem dwukrotnym medalistą na 800 metrów. Niewiele ludzi to powtarza medal pierwszy, najczęściej pierwszy jest ostatnim, nie w moim przypadku, no moi drodzy, to piękne uczucie. Do złota nie było daleko, no mówię, no zabrakło może trochę finezji, trochę za dużo wyrachowania było w tym biegu, ale wiedziałem co robię, tak? Wiedziałem, że będzie ich ścinać, nie wierzyłem tylko, że nie zauważyłem, że Pierre Boss tam się trochę mniej przepychał w całej grupie, że się trochę lepiej odnalazł I tutaj ten złoty medal, można powiedzieć, tym przegrałem, ale to jest tak wielkie osiągnięcie. Drugi medal srebrny na Mistrzostwach Świata na 800 metrów, to jest nie do opisania. Tak, bardzo zaskoczony, że to Boss. Nie spodziewałem się, że po tym półfinale jeszcze coś w ogóle pokaże. Pobiegł no niewiele szybciej, tak, od tego czasu. No mówię, nie doceniłem go troszeczkę, myślałem, że tam wszystkich pościna w tych przepychankach, a jego gdzieś tam nie dojrzałem. Generalnie ja się tam zbierałem, tak, przyspieszałem, tylko że cała grupa również podążała tym tropem, bo to było bardzo szybkie 400 metrów, duże zwolnienie i potem bujanie się znowu, tak, rozpędzanie, więc no jakbym tam zaatakował, to prawdopodobnie i mi by gdzieś tam brakło w tym wszystkim. Żałuję, że no nie zaatakowałem na przykład 180 do mety, tak? I to by mi na pewno pozwoliło walczyć o złoto, ale mówię, no trzymałem na jeden taki bardzo solidny atak i na ostatniej prostej no mijałem ich jak furmanki, szkoda, że tylko jedna została, jeden wagonik z przodu. Wiem, że stać mi na więcej w tym sezonie, wiem, że to nie jest jakby mój maksymalny poziom w tej chwili, ale no to jest naprawdę wielkie, wielkie szczęście, to co się działo. Ja tylko sobie wyobrażam, jak ten bieg wyglądał, snujący się z tyłu Polak i pach, nie?